Nareszcie! Po pół roku oczekiwania Konopski opublikował 45-minutowy film, do którego materiały zbierał od 2021 roku. Tak, to jest mój długo zapowiadany film na Wardęgę. Pokażę wam długo oczekiwane moje zarzuty wobec niego. Wardęga studiował przez pewien czas psychologię i to najprawdopodobniej tam zetknął się ze sztuką manipulacji. Film ten według Konopskiego miał pokazać, jakim jestem hipokrytą, jak oszukuję i manipuluję w moich materiałach. Nie zwlekajmy zatem. Sprawdźmy obciążające mnie dowody i skonfrontujmy się z zarzutami. Zacznijmy od najmocniejszego rozdziału, to jest paskudna hipokryzja Wardęgi. Konopski zarzuca mi hipokryzję, gdyż zarzuciłem Wersow, że ukradła logo francuskiemu artyście, a sam rzekomo wykorzystałem cudzą własność intelektualną i naruszyłem prawa wizerunkowe mangi Dragon Ball. A jak już mówimy o własności intelektualnej i prawach wizerunkowych, sprzedawałeś ciuchy, podszywając się pod ich wizerunek. Dosyć ironiczne jest to, że byłeś pierwszy do zrobienia afery na cały internet, bo Wersow wzięła logo Sowy z internetu. Sprawdźmy zatem, czy słusznie mnie tutaj Konopski oskarża. W 2015 roku prowadziłem markę odzieżową. W moim sklepie sprzedawałem ubrania, na których między innymi znajdował się ten symbol. I uwaga, na nieszczęście Konopskiego posiadam prawa do tego logotypu. Logotyp wykonał dla mnie polski grafik. Posiadam faktury potwierdzające zakup. Ten znaczek występował na wielu moich ubraniach w różnych wariantach kolorystycznych. Ten fakt Konopski oczywiście pominął. Ciekawe dlaczego. Symbol, który mam na lewej piersi, to japoński smok. Koszulki z japońskimi znakami w okręgach są bardzo powszechne i nie są zarezerwowane dla poszczególnych mang. Ale po co mi w ogóle było takie logo? Okazuje się, że w 2015 roku prowadziłem kanał sportowy o nazwie Dragon. I ten właśnie znak kanji był logotypem przypisanym do kanału. W serii o Son Goku również występowały kanji na ubraniach. Jednak czy w ogóle było tam takie kanji, którego ja używałem? Niestety, ale nie. I teraz uwaga, wydaje mi się, że jeśli nie najpopularniejsze, to przynajmniej top 2 najpopularniejszych kanji, czyli kanji, które nosi Goku przez większość swojej walki, większość swojego życia i ogólnie przez większość historii Dragon Balla, jaką znamy. Bo oznaczające wiedza i oświecenie. I nadał mu właśnie symbol ma, czyli diabeł, demon. Mowa brzmi kame, czyli po japońsku żółw. Kanji było noszone przez Goku i Krillana po ich ukończeniu treningu Muten Roshiego. Najwyraźniej każdy japoński wyraz dla Konopa wygląda tak samo. To się nazywa ignorancja. Czy inspirowałem się japońską mangą? Oczywiście, że tak. Jednak czy to ukrywałem? Na szczęście byłem całkowicie transparentny i szczery wobec widzów. Mój strój może przypominać wam kostiumy z Dragon Balla. To jest takie anime, na którym się wychowałem i jest dla mnie mega ważne. Oczywiście Konopski w swoim materiale nie pokazał znaków z anime, bo szybko by wyszło, że jego zarzut jest wymyślony. Co ciekawe, nawet gdybym używał dokładnie tych samych kanji, które były używane w mandze, okazuje się, że również byłoby to legalne. Toei Animation nie zastrzegł ich. No bo ich nie wymyślił. Kanji to ideogramy oznaczające pewne wyrażenia lub słowa i mają ponad 1000 lat. Nie są zarezerwowane dla nikogo i każdy może z nich korzystać. Oczywiście sprawę koszulek wielokrotnie wyjaśniałem na live'ach, ale Konopski znowu olał jakikolwiek research. Konopski, król researchu. Podsumowując, inspiracja serią Akiry Toriyamy oczywiście była, nigdy jej nie kryłem. Jednak była to inspiracja całkowicie legalna. Kanji w okręgu nie jest zarezerwowane dla nikogo, a do używanego logotypu posiadam prawo i mogę w pełni legalnie sprzedawać z nim koszulki. Jednak mimo wszystko cieszę się, że postanowiłeś poruszyć ten temat i porównać go do sprawy Wersow. Jak udowodniłem w poprzednim roku, Wersow po prostu ukradła cudzą grafikę i z tego co mi wiadomo do tej pory trwają negocjacje ugodowe. O całym zajściu wiedziałem już kilka miesięcy wcześniej, ale film o niej opublikowałem po kilku miesiącach. Chodzi o to, że ja do dram internetowych podchodzę strategicznie. Nigdy nie wyciągam wszystkiego od razu. Czekam na odpowiedni moment. Już kilka miesięcy temu wiedziałem, co Konop ma w teczce, ale cierpliwie czekałem. A jak już mówimy o własności intelektualnej i prawach wizerunkowych... Konopski zarzucił mi przywłaszczenie własności intelektualnej, jeśli chodzi o koszulki. Wybroniłem się, ale cóż to za chichot losu? Ten znak symbolizuje dragon. Ja miałem kanał kiedyś sportowy. Bardzo bym był rad, gdyby mi jakiś kanał komentarzy zrobił o to dramę. Bym bardzo potężnie mógł odpowiedzieć. 5 marca 2018 roku Andriy Larin opublikował swoją pracę. Opublikował on model 3D o nazwie Retoryk. Jak widzimy, Retoryk jest koloru niebieskiego, ale wokół jego głowy widzimy jakąś aureolę, która rzuca na niego fioletowe światło. A teraz zobaczmy logotyp marki ubrań Konopskiego. A jak już mówimy o własności intelektualnej i prawach wizerunkowych... Konopski wykorzystał cudzą pracę? Nowe!
nie znałem. Masz pretensje do mnie o zainspirowanie się serią Dragon Ball, ale gdy ty się inspirujesz cudzymi pracami, to już problemu żadnego nie widzisz. Czy to nie jest definicja hipokryzji? I pamiętaj, ja cię tutaj nie oskarżam o złamanie prawa. To zrobię dopiero w kolejnym rozdziale. W tym wypadku nie dość, że się ośmieszyłeś, bo prawo pracy, na które się powołujesz w swoim filmie, to w ogóle mnie nie dotyczy. Konopski prowadzi przedsiębiorstwo, ale go prawo pracy nie dotyczy. Tak mu powiedzieli prawnicy, którzy dziwnym trafem nie zgodzili się pokazać twarzy. Skontaktowałem się z wykształconymi prawnikami, którzy znają się na tym temacie, pytając się, czy jakkolwiek masz rację, i otrzymałem odpowiedź, że... pierdolisz głupoty. Konopski błędnie założył, że zgłosiła się do mnie tylko jedna pokrzywdzona osoba. Jedyna osoba z pretensjami to twój krecik, który miał pretensje o to, że nie został wybrany do research teamu. Odkryjmy kolejne karty i udowodnijmy kłamstwa Konopskiego. Z ludźmi z mojego Discorda zawarliśmy mu umowy ustne. Sprawdźmy, co na ten temat uważają osoby z research teamu. Czy miałaś rozmowę głosową z Konopskim, podczas której przedstawił ci warunki umowy? Nie no, rozmów żadnych nie było. Czy Konopski albo ktoś od niego proponował jakąś umowę? Nie przypominam sobie. Czy on miał z wami jakąś umowę? Wiesz co? Nie. Konop twierdzi, że zawarł z wami ustne umowy cywilnoprawne. Czy zawarł z tobą taką umowę? Ta, jasne. Mógł powiedzieć, że szuka frajerów bez umowy. Nie było żadnej umowy. Z ludźmi z mojego Discorda zawarliśmy umowy ustne. Dziwne te umowy, skoro osoby nawet nie były świadome, że je zawierają. Ale dobrze, załóżmy, że wszyscy kłamią, a Konopski mówi prawdę. Sprawdźmy zatem, jak wywiązywał się z tych umów i czy przypadkiem nie jest oszustem. By zachęcić darmową siłę roboczą do pracy, Konopski 19 lutego ogłosił, że pierwsze płatności dla najlepszych wlatują od przyszłego tygodnia. Po tygodniu Konopski ogłosił najlepsze osoby, które na 100% zostaną w końcowym teamie. Jako pierwszą podał użytkowniczkę Ziernik. Zapytajmy zatem, czy dostała obiecaną nagrodę i Konopski wywiązał się z umowy. Podobno podczas okresu próbnego obiecywał wypłaty dla najlepszych. Zostałaś wybrana jako jedna z najlepszych. Dostałaś nagrodę za okres próbny? Nie, mimo że on na początku wybrał z 4 najlepsze osoby i byłam to ja między innymi. I pisał, że od przyszłego tygodnia właśnie wlatują wypłaty dla najlepszych. W poprzednim odcinku uznałem, że 20 zł za tydzień pracy to wyzysk. Część osób uznała jednak, że skoro osoby się na to godzą, to nie można się o to przyczepić. Sprawdźmy zatem, czy nasz zaradny przedsiębiorca dotrzymuje warunków swoich ustnych umów. Asensio. To brat Konopa, Robert, pełniący też funkcję jego menadżera. Nowacki. To chłopak, który był szpiekiem Konopskiego u mnie na Discordzie. Dostał awans za zasługi. 7 marca. Hej, zauważyłem, że przez ostatni czas bardzo spadła twoja aktywność. Musimy zakończyć naszą współpracę. Dzisiaj wieczorem dostaniesz przelew na PayPal. 22 marca. Hej, jak coś, to dalej nie dostawam 20 zł. Hejka, bardzo przepraszam. Robert dzisiaj zrobi przelew. 27 marca. Jak coś, to dalej nie mam. 4 kwietnia. Halo. Ja nie jestem odpowiedzialny za przelewy. Mówiłem Robertowi, ale on się rozchorował. 12 kwietnia. Robert wysłał, kazał przekazać. Niestety okazało się, że chłopaki i tak nie przelali tego wynagrodzenia. Dopytywałem dziewczynę kilkukrotnie. 31 maja. A zapłacili ci finalnie to obiecane 20 zł? Nie. Dziewczyna na potwierdzenie pokazała mi cały billing z PayPala. Obiecujesz ludziom nagrodę, nie dotrzymujesz słowa. Ludzie piszą ci newsy, obiecujesz wynagrodzenie, ale finalnie i tak olewacie przelew. Dziewczyna 3 razy dopytywała o wypłatę. Minęły już 2 miesiące, a ty dalej nie przelałeś wynagrodzenia? Tak się nie robi. Pomawiasz mnie o wyzyskiwanie ludzi. Twierdzisz, że prawa pracy możesz jeszcze nie znać, bo jesteś młody. Przypomnę ci, że mam 19 lat oraz firmę posiadam od lekko ponad roku. Rozumiem, że moralności i zwykłej ludzkiej przyzwoitości też jeszcze się nie nauczyłeś. Konopski twierdzi, że obie strony wyraziły zgodę na jego warunki współpracy. Z ludźmi z mojego Discorda zawarliśmy umowy ustne, gdzie każdy został poinformowany o aktualnych, jak i późniejszych warunkach współpracy, na które obie strony wyraziły zgodę. Czy gdy zaczął się okres próbny, to Konopski poinformował o warunkach pracy, że ci, co zostaną wybrani, ani dostaną ofertę 20 zł tygodniowo? Nie. Z tego co wiem, to dziewczyny nawet nie miały stawki zaproponowanej, bo nawet ja nie miałam. Ile trwał ten cały okres próbny? 2 tygodnie jak zapowiadał, czy dłużej? Dłużej, z 3-4. Miał trwać 2, ale nawet nie powiedział, że będzie trwało to dłużej, bo ma wyjebane przecież w cokolwiek innego oprócz zysku. Gdzie każdy został poinformowany o aktualnych, jak i późniejszych warunkach współpracy. Twierdzi, że zawierając umowy ustne, przedstawił wam warunki aktualne i przyszłe. Nie chcę nawet tracić energii na kogoś tak perfidnego i zakłamanego. Nie wiem, dlaczego dla ludzi takie coś jest normalne. Nie było żadnej umowy ustnej. Z ludźmi z mojego Discorda zawarliśmy umowy ustne. Podoba mi się również, jak Konopski spłyca, że te osoby dostają 20 zł za przeklejanie newsów i linków. Naprawdę wystarczy 2 razy w tygodniu przejrzeć różne kanały i przekleić linki do ciekawych tematów, aby dostać te 20 zł za godzinę przeglądania internetu w tygodniu. Ta dziewczyna, którą wybrałeś do teamu jako pierwszą, nie wklejała linków. Zna kilka języków i tłumaczyła dla ciebie zagraniczne artykuły. Jej też zaproponowałeś 20 zł. Serio, dziwi cię, że po miesiącu wyzysku ci ludzie liczyli na coś więcej? Ale wciąż czuję się w sumie oszukana. I źle się z tym czuję, po prostu.
Co mi zrobisz, kurwa? Co? Jakoś nikt nie zgłaszał mi problemów tam, gdzie ty je dostrzegasz. Jeśli ktokolwiek z teamu miały problem o stawki... Myślę, że na pytanie, czy twoim reporterom odpowiadają stawki, najlepiej odpowie fakt, że postanowili prosić o wsparcie finansowe na Instagramie. Zachęcamy was do postawienia nam wirtualnej kawki, z której pieniążki trafią do nas w ramach wsparcia. Zarabiasz kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie na odcinkach. Twoi pracownicy proszą o pieniądze twoich widzów. Przemyśl to, chłopie. Konopski w końcu przyznał się, że w sumie to jeszcze nie przeprosił Leksia. Twierdzi, że ze względu na sprawę sądową, kontakt z poszkodowanym byłby niewskazany. Więc na pewno zdajesz sobie sprawę, druidzie, że jakikolwiek mój kontakt prywatny z Leksiem nie jest zbytnio wskazany. Z tego fragmentu można domyśleć się, jaką taktykę przyjmie Konopski. Gdyby przeprosił Leksia, to byłoby to trochę takie przyznanie się do winy. Konopski prawdopodobnie dalej będzie stosował narrację, że on nie jest temu winny. No bo przecież to nie on, a internauci zlinczowali Leksia i nazwali go słowem na P. O ja? Nigdy nie nazwałem Leksia słowem na P. Nigdy nie miałem zamiaru nikogo niszczyć, ale działałem w dobrym celu. Bardzo ciekawe jest również to, jakiej nomenklatury używa Konop w tym fragmencie. Tutaj muszę dodać, że dziewczyna okłamywała mnie do końca. Wysyłała mi fałszywe dokumenty na potwierdzenie wieku. To się nazywa prowokacją. To była prowokacja dziewczyny wymierzona w wiarygodność Konopa. To się nazywa prowokacją. Prowokacja. Nakłanianie jakiejś osoby do popełnienia przestępstwa w celu doprowadzenia do wszczęcia przeciwko niej postępowania karnego. Czyli to dziewczyna podstępem i fałszywymi informacjami nakłoniła cię do popełnienia przestępstwa zniesławienia, bo chciała ci zaszkodzić? Okłamałam. Dziewczyna okłamywała mnie do końca. Wychodzi z tego, że tak naprawdę w całej tej sprawie to nie Leksiu, a Konopski jest ofiarą. No bo wiecie, stracił wiarygodność. To się nazywa prowokacją. Ale dlaczego w ogóle Konopski używa terminu prowokacja? Co chce na tym zyskać? Chodzi o złagodzenie kary. Bardzo chciałbym, by ta rozprawa sądowa była publiczna. Mam nadzieję, że zostanę wezwany jako świadek. Przez całą sytuację Konopskiemu dokuczają. Doszło nawet do sytuacji, że pewna osoba z bliskiego otoczenia Konopskiego poprosiła, by już tego nie robić. Ale raz podszedł do mnie człowiek, który jest powiązany z Konopskim bardzo. I powiedział do mnie, czemu ty się tak przypierasz do tego Konopskiego w internecie? I odpowiedziałem, w momencie, w którym on robi kontent internetowy i moim zdaniem szkodzi ludziom swoim zachowaniem, to ja o tym mówię publicznie, bo mam takie prawo. To on ma prawo szkodzić, komuś na tym zarabiać, a ja nie mam prawa mówić głośno o tym, że on komuś szkodzi? Dostałem odpowiedź pod tytułem, ale on tego żałuje. Kurwa, super! Nie kurwa, w tym momencie idziesz i naprawiasz swoje błędy, albo myślisz zanim coś zrobisz. Internauci twierdzą, że tą osobą mógł być Robert, brat Konopa, który pomaga mu menadżersko. Mogę potwierdzić, że na Fame MMA zazwyczaj pojawiają się razem. Co ciekawe, ostatnio jego brat założył kanał YouTube, więc aspiruje do zostania szanowanym influencerem, tak jak jego brat Mikołaj. Przyjemnie spędzasz piątkowy wieczór. Może mu wzdrygnie. Jak wiecie, Leksiu po filmie Konopa miał myśli samobójcze i zniknął z internetu. Stracił również źródło dochodów. Na ostatnim Fame MMA po raz pierwszy postanowił pokazać się na publicznym wydarzeniu. Minęło trochę czasu, nabrał odwagi i pojawił się, by wspierać koleżankę z Teamu X. Pech chciał, że Ród Konopskich również pojawił się na tym wydarzeniu i wiecie, co ten niby mądrzejszy brat Konopa zrobił? Jebaniec podszedł do Leksia, wyciągnął telefon, by ostentacyjnie nagrać go na story i nazwać go Zwyrolem. Zwyrol, inaczej zwyrodnialec. Ktoś zdegenerowany, zdolny do potwornych, okrutnych zachowań. Dumny brat Konopa opublikował to wszystko na swoim Instagramie. Ja pierdolę, ludzie, zniszczyliście typowi życie. Gość po pół roku po raz pierwszy nabrał odwagi, by pojawić się na publicznym wydarzeniu, a wy macie tupę, by podchodzić i go nagrywać, a przy okazji nazwać Zwyrolem? Dostawcie tam jakiś śmieszny komentarz dla Robercika i łapkę w górę. I wy pierdolicie coś o tym, by wam nie dokuczać, bo żałujecie. Nigdy nie miałem zamiaru nikogo niszczyć, ale działałem w dobrym celu. Nikt tak naprawdę nie wie, ile w ogóle zarobiłeś na tych reflinkach, bo od samego początku nie podałeś żadnej konkretnej kwoty. Chłopie, wszyscy wiemy, że research nie jest twoją mocną stroną, ale kurwa, żeby aż tak? Patrz, twierdzisz, że nie podałem kwoty. Żeby to zweryfikować, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Wardenga Reflink. I już na miniaturce masz podane, ile sprzedałem pay-per-view za pierwszą galę. A w filmie masz podane, jaka będzie z tego kwota. To myślę taką kwotę na tą karmę, być może nawet sześciocyfrową. Bo od samego początku nie podałeś żadnej konkretnej kwoty. Konopski, król researchu. Nawet nie wiecie, czy uzbierał 10, 100 czy 300 tysięcy. Brawo! Brawo! Ty ten swój film robiłeś 6 miesięcy, bo zapowiadałeś go już w styczniu. I nawet najprostszych danych nie sprawdziłeś przez cały ten okres? Jest to... no... coś, nad czym najdłużej pracowałem w ogóle ze wszystkich filmów na moim kanale. Ty się dziwisz, że ludzie nie biorą cię już na poważnie?
chcecie dobrze, robicie twórcy rekord pay-per-view, bo chcecie wesprzeć jego akcję, on odnosi z tego korzyści, a okazuje się, że nikt nie może go z tej zbiórki rozliczyć. Czy to nie ja zapowiedziałem, że w grudniu, gdy akcja dobiegnie końca, pokażę wszystkie faktury i pełne rozliczenie? To Wataha zdecydowała, że zebrane pieniądze z reflinków mogę rozdysponować do końca roku. I wtedy planuję też rzucić pełne rozliczenie akcji. Nikt nie może go z tej zbiórki rozliczyć. Pełne rozliczenie akcji. Skoro sam powiedziałem, że film z rozliczeniem pokażę pod koniec roku, to ty w czerwcu jesteś zdziwiony, że jeszcze go nie ma? Jak w piwnicy, wsiadasz do windy, to też głupio pytasz... Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Jeśli ty uważasz, że jeden odcinek na 4 miesiące to wszystko na to cię stać, to chyba nie powinieneś się brać za tego typu akcje. Szkoda, że zapomniałeś tutaj dodać, że wożę też karmę bez wywiadów i czasem wrzucam z tego relacje na mój Instagram. Wrzucam tam też listę karm, którą wożę. To tak a propos tego problemu z transparentnością. A okazuje się, że nikt nie może go z tej zbiórki rozliczyć. Takich nielogicznych ruchów co do psiakobusa jest sporo. Cała ta akcja z psiakobusem jest naprawdę dziwna. Konopski, jesteś serio żałosnym człowiekiem. Jeszcze niedawno psiakobus nie był dla ciebie dziwny. Sam się wpraszałeś w lutym, mimo że nikt cię nie zapraszał. Już w sumie drugi raz się zgłaszałem do Wardęgi, żeby mnie tam wziął. Jednak gdy ci odmówiłem i w lutym zamiast z tobą nagrałem odcinek z Leksiem, to nagle akcja zrobiła się dla Konopa podejrzana. Dziwna. Cała ta akcja z psiakobusem jest naprawdę dziwna. Konopski nagle odradza ludziom wspieranie akcji psiakobusa. Musisz mnie zrozumieć, dlaczego ci odmówiłem. W mojej akcji chodzi o zawożenie do schronisk suchej karmy, a nie gówna. And you are not welcome. Co takiego się stało przez ostatnie 4 miesiące, że zmieniłeś nastawienie do psiakobusa? Od wywiadu z Leksiem odwiedziłem przecież schroniska kilkukrotnie. Przekazałem nawet karmę dla psów na Ukrainie. Cała ta akcja z psiakobusem jest naprawdę dziwna. Już w sumie drugi raz się zgłaszałem do Wardęgi, żeby mnie tam wziął. Ktoś! Ja! Ktokolwiek! Wybierz mnie! W sprawie psiakobusa u Konopskiego zawiódł research, ale jak to jest z innymi działami? Jednym z otwierających rozdziałów są miśki NFT. Sprawdźmy, co tam mi Konop zarzuca. Odniósł się do sprawy miśków NFT i Fanadise dopiero kiedy ja pokazałem mu w odpowiedzi, że ta sprawa NFT jest o wiele większa i jest ryzykowną inwestycją. Szkoda, że musiałem mu to wytknąć, żeby w ogóle poruszył ten temat. Jego odpowiedź miała miejsce 24 marca i mówił tam tak. Jest twórcą kontrowersyjnych NFT, o których było niedawno tak całkiem głośno. Nie wzbudza twojej czujności? A teraz sprawdźmy, kiedy Wardęga mówił o tych miśkach NFT. 6 kurwa stycznia, bajkopisarzu. No ja pierdolę, po co ci te wszystkie proekologiczne kampanie, skoro bawisz się w to gówno? Ale po chuj ja mam to takie coś kupować. Szkoda, że musiałem mu to wytknąć, żeby w ogóle poruszył ten temat. Jak widzisz, temat miśków NFT poruszyłem kilka dni po tym, jak w ogóle wyszły. 2 miesiące przed tym, jak ty o nich wspomniałeś. Mogłeś to przeoczyć, bo wtedy akurat zajmowałeś się niszczeniem życia Leksia. Zabawne, znowu zawiódł research. Zabawne, bo w tym samym odcinku szydziłeś z researchu mojego, czyli Serciu Rewo. Grupa domorosłych i bardzo rzetelnych komentarii. Szczerze mówiąc, jest to wręcz absurdalne, że po potężnej wpadce z Leksiem, jak i innych mniejszych czy większych błędach, Konop zarzuca mi brak researchu czy też niezrozumienie czegokolwiek. Myślę, że fragmenty o psiakobusie czy miśkach NFT dobitnie dowodzą, że jesteś, Konop, ostatnią osobą, która może komuś zarzucać kiepski research. Będzie hipokryzja, słaby research. To tak jakby dziwka zarzucała komuś rozwiązłe życie. Przecież od afery z Leksiem słowo Konop to synonim braku weryfikowania informacji, braku dokładnego researchu. Wardęga sam go sobie skonstruował. Prawdopodobnie po to, aby odciągnąć uwagę od śmierdzącej sprawy NFT Chmielniaka. Zabawne, że w tym fragmencie Konopski sugeruje widzowi, że Wardęga w ogóle jakoś chciał odciągnąć uwagę od NFT Chmielniaka. Pewnie dlatego Wardęga sam poruszył temat NFT na Cage'u, który oglądało 1 000 000 osób. Carpa Tree, a uwaga, udziałowiec Carpa Tree ma kilka firm. Jedną z tych firm jest NFT. To niezły miałem plan. Czy ty, chłopie, w ogóle myślisz logicznie? Gdybym chciał odciągnąć od czegoś uwagę, to nie gadałbym o tym na Cage'u, nie gadałbym o tym na moich live'ach, nie gadałbym o tym na Instastory. Fanadise, to tam Stu założył z jakimiś z ziomkami, z innymi inwestorami. Kurwa, Stu, wiesz co? Bo te Fanadise to jest Stu. Wstyd jak chuj. Przecież to byłby oczywisty strzał w kolano, gdyby nagle zaczął się negatywnie wypowiadać o Carpa Tree i Chmielniaku, skoro teraz łączą ich wspólne interesy. Udziałowiec Carpa Tree ma kilka firm, jedną z tych firm jest NFT. Ale po chuj ja mam to takie coś kupować. Czy ty na serio myślisz, że w związku z tym, że moja dziewczyna współpracuje z Carpa Tree, to automatycznie wszystkie inne spółki Chmielniaka i Chmielniak dostają ode mnie w gratisie jakiś parasol ochronny? Ty jesteś pierdolnięty? Fanadise, wstyd jak chuj!
Śmieszne jest to, że pokazałeś, że Chmielniak został tam pokazany jako właściciel marek Mr. Google i Miss Go oraz Carpa Tree, skoro chwilę wcześniej sugerowałeś widzom, że Mr. Google i Carpa Tree to zupełnie inne firmy z innymi właścicielami. O mój Boże, czy ja faktycznie twierdziłem, że Mr. Google, czyli Lethe i Carpa Tree mają innych właścicieli? Przecież wielokrotnie pokazywałem, że właścicielem Carpa Tree jest Chmielniak. Patrz, ja powiedziałem, że są to dwie oddzielne spółki, bo to prawda. Przejrzyj Krajowy Rejestr Sądowy. Powiedziałem też, że spółki mają innych prezesów, bo to też prawda. Bo nie wiem, czy wiesz, ale właściciel nie zawsze jest prezesem spółki. Zdziwiony, co? Pomogę ci zrozumieć. Wiem, że bardzo lubisz Elona Muska. Ja też, więc użyję go jako przykładu. Elon Musk ma dużo spółek i logiczne jest, że nie dałby rady zajmować się wszystkimi. Więc na przykład spółka The Boring Company, w której Elon Musk ma 90% udziałów, ma prezesa, którym jest Steve Davis. I to on ją prowadzi. Mam nadzieję, że teraz już dla ciebie wszystko jasne. O co w ogóle jest ten cały spór, jeśli chodzi o Carpa Tree? Jak wiecie, walczyłem ze skamami. Konopski sugerował, że jestem hipokrytą, bo moja dziewczyna skam reklamuje. Sugerował, że Carpa Tree to skam, a ja specjalnie okrajałem definicję skamu. Więc przyjrzałem się trochę bardziej tej sprawie i powiedz mi, Sylwester, dlaczego próbujesz trochę zwęzić definicję skamu? Przedstawiasz definicję skamu, w której sprowadzasz ją tylko do trzech przypadków. Kiedy firma nie wysyła produktów, nie działają tak jak trzeba, albo podstępnie niszczą zdrowie. Czy wprowadzanie klientów w błąd, wykorzystując do tego pozycję marki influencerów, jest według ciebie okej? Jednak Gimper i Revo przyznali mi rację, że Carpa Tree to nie jest skam. Jak poszukamy sobie opinii w internecie na temat Carpa Tree, widać, że ta firma to nie jest skam. Kropka. Jeśli firma nie zapadła się pod ziemię i zwraca pieniądze, to nie jest to skam. I wiecie, co Konopski przyznał w swoim odcinku? Ale podsumowując, co do Carpa Tree. Firma nie jest skamem, firma nie jest skamem. No widzisz? To po co było tyle o tym pierdolić? Ale podsumowując, co do Carpa Tree. Firma nie jest skamem, ale jej właściciel to typowy przedsiębiorca, który bardzo lubi robić pieniądze. O Boże! Przedsiębiorca, który lubi robić pieniądze. O nie! Tego nikt się nie spodziewał! Carpa Tree miało opóźnienia, ale już nie ma. Jednak gdy mieli opóźnienia, informowali o tym swoich odbiorców i każdy mógł w każdej chwili zwrócić zamówiony towar, by otrzymać pełen zwrot pieniędzy. Podsumowując, z miśkami NFT ani ja, ani Monika nie mamy nic wspólnego. Monika reklamuje leginsy Carpa Tree i pewnie dalej będzie to robić, bo lubi ich produkty. Carpa Tree to nie jest skam, jak sam przyznałeś. Konopski w swoim materiale odniósł się do zarzutów o kopiowanie filmu Świeżaka. Przypomnijmy, o co w sprawie chodzi. Gdy inny twórca nagrał ciekawy odcinek, to Konop po trzech dniach wrzucił dokładnie to samo. Ale wiecie, pozmieniał kilka słów, żeby się pani od polskiego nie szczaiła. Zapraszając jeszcze w to inne osoby i sprawa robi się nie do opanowania. No i mamy istny chaos niemożliwy do opanowania. Gdy znalazłem alternatywę takich elekcji, co jest też dobrą alternatywą odrobienia lekcji na... Jeżeli jeszcze się nie domyślacie, chodzi mi o transmisję na żywo na platformie YouTube. Robienie po prostu transmisji na żywo. Tu wysyła uczniom link do live'a. Gdzie nauczyciel wysyła link do uczniów. Pomocą komunikatorów internetowych, takich jak TeamSpeak, Discord, Skype czy innych. Internetowe komunikatory typu Discord, Skype albo chociażby nawet TeamSpeak. Wyzywa Disa oraz papieża. Wszystkim dobrze znane JD oraz szkalowanie papieża. Uważam, że są w pełni anonimowi. To jest internet, gdzie każdy myśli, że jest anonimowy. To jeżeli tak chcesz zabłysnąć w internecie i na tym zbudować swój kanał oraz rozpoznawalność, to współczuję. A budowanie swojego kanału na YouTubie na filmach, gdzie się obraża papieża, nie jest najlepszą ścieżką kariery na YouTubie. Ku mojemu zaskoczeniu Konopski idzie w zaparte, że filmu od Świeżaka nie ściągnął, że przecież zdania się różnią. Żaden, ale to w żaden sposób nie jest kopiowaniem filmu ani scenariusza. Ambitny youtuber wypisał dla nas nawet poszczególne fragmenty. Śmieszne, że żadne moje zdanie w tym filmie nie jest powiedziane tak samo, bo wszystkie się różnią. Ja się serio czuję, jakbym dyskutował z pięciolatkiem. Czy jak napiszę na wypracowaniu z Polaka Ala ma kota, kot ma na imię Maciuś, a ty napiszesz Alicja jest w posiadaniu kota o imieniu Maciuś, to według ciebie pani od Polaka się nie skapnie, że ściągałeś? Żaden, ale to w żaden sposób nie jest kopiowaniem filmu ani scenariusza. Ale dobrze, posłuchajmy dalej naszego mądrali. Serio uważacie, że Świeżak miał jakiś monopol na skomentowanie tematu elekcji? Nikt kolego nie mówił, że Świeżak miał monopol na ten temat. Nic takiego nie mówiłem. I ty i on mieliście pełne prawo, by zjawisko elekcji opisać. Elekcje były tak powszechne, że każdy mógł opowiedzieć ten temat inaczej. Chyba większość szkół miała elekcje. Jest to mój film na podstawie własnego researchu i zapoznania się z tematem. Film opublikowałeś pod koniec marca. Do tego czasu na YouTubie zostało opublikowanych pełno elekcji, w których ktoś przeszkadza. Sprawdźmy, jakie fragmenty elekcji wybrał Świeżak, a jakie Konopski. Elekcja, którą zacytował Świeżak. To nie jest sytuacja, która by się po raz pierwszy wydarzyła. Podejrzewam, że jest w waszym towarzystwie ktoś, kto wpuścił do naszej grupy osoby niepożądane. Nie wiem, w jakim celu i z jaką intencją. Elekcje nie odbywały, no, panówcie się nad sensem takich działań. Ja muszę się wtrącić i powiedzieć, że Jan Paweł II moje dzieci i dostaliśmy zaproszenie od Marysi. Elekcja, którą zacytował Konop. Podejrzewam, że jest w waszym towarzystwie ktoś, kto wpuścił do naszej grupy osoby niepożądane. Nie wiem, w jakim celu i z jaką intencją. Co proponujecie?
Ja muszę się wtrącić i powiedzieć, że Jan Paweł II moje dzieci i dostaliśmy zaproszenie od Marysi. Chcesz mi powiedzieć, że setek filmów z elekcji, na których ktoś przeszkadza, zupełnie przypadkowo wybrałeś akurat te same, które wybrał Świeżak. Elekcja, którą zacytował Świeżak. Jebać kurwa Disa! Elekcja, którą zacytował Konop. Jebać kurwa Disa! Świeżak. Widzieliście kurwę ten refleks? Konop. Widzieliście kurwę ten refleks? Jest to mój film na podstawie własnego researchu i zapoznania się z tematem. Chłopie, z setek filmów o elekcjach wybrałeś dokładnie te same. Przypadkowo wyciąłeś z nich dokładnie te same kilkunastosekundowe fragmenty, co Świeżak. I na dodatek skomentowałeś je w ten sam sposób. I co w tym złego, skoro zrobiłem własny research, przedstawiłem swoje wnioski i dodałem nawet tutorial dla nauczycieli? My cię wszyscy, Mikołajku, musimy chyba teraz przeprosić. A przyjmij ty ode mnie przeprosiny. Przyjmujesz? Chłopie, ile ty w ogóle kontentu straciłeś? Gdybyś faktycznie wykonał własny research, to znalazłbyś pełno perełek. Zobacz, na przykład film z marca, na którym podczas elekcji przeszkadza na przykład Take Fan. Ja ogarnęła, że nie jestem Maćkiem, ja pierdolę. Oliwier. No jak nie Maciek, jak Maciek, ja wiem jak się nazywam. Nie dość, że miałbyś lepszy materiał, to jeszcze byś wyjaśnił tej kwana. Jest to mój film na podstawie własnego researchu. Ogólnie to jestem w szoku, że ty nie potrafisz się do niczego przyznać. Przecież nawet powiedziałeś, że film Świeżaka oglądałeś zanim nagrałeś swój. Obejrzałem też film Świeżaka i uznałem, że to jest dobry temat na odcinek. I co w tym złego, skoro zrobiłem własny research? Wystarczyło powiedzieć, że faktycznie wykorzystałeś jego research i jego wnioski. Dodałbyś ten swój bełkot, że działałeś w dobrym celu i byłoby git. Obejrzałem też film Świeżaka, ale działałem w dobrym celu. Za to ty wolisz szydzić z niego i nazywać zwierzakiem. Przyznając się i przepraszając, tylko byś zyskał w oczach widzów. A teraz wychodzisz na gówniarza, który nie potrafi się przyznać do błędu. Zwierzak, to znaczy świeżak. A nie, idź pan, fuj. Pomówiłeś, Leksia? Nie no, nigdy nie powiedziałem słowa na P. A w ogóle to działałem w dobrym celu i to była prowokacja dziewczyny. Ja nigdy nie nazwałem Leksia słowem na P. Wykorzystałeś pracę Świeżaka? Nie no, sam zrobiłem cały research, a ten zwierzak to wymyśla. Chłopie, każdy popełnia błędy. To nie jest jakaś ujma na honorze przeprosić. Jak przeprosisz, to jutro też będzie dzień. Świat się nie zawali. Najzabawniejsze jest to, że zestawiasz całą swoją sytuację z tym, że w 2011 roku skopiowałem pomysł na film od Remiego. Różni nas to, że ja się zawsze do tego przyznawałem. Jak się do ciebie zwracać w sumie? Pieprzona kopia Remiego Gajlarda. Okej. Okay. Często mówiłem w wywiadach, że Remi to moja inspiracja. On sam zachęcał do wykorzystywania jego pomysłów. Zapomniałeś dodać, że się z nim znam i się lubimy. Szerował moje filmy. Kupił mi bilet i zaprosił mnie do swojego miasta, gdzie nagrywaliśmy nawet wideo wyśmiewające takie oskarżenia. Sylwester, mi nie kompiuje. Sylwester, copying my job. No! No! Sylwester is good guy. Yeah, I like his job. Natomiast ty nie potrafisz się przyznać. Gdy twoi widzowie atakowali Świeżaka, to siedziałeś cicho. Gdy sprawa wyszła, wmawiasz, że scenariusz i research to ty sam robiłeś, a ze Świeżaka szydzisz. Masz nas wszystkich za idiotów? Czy ty katolik? Czy chujem jesteś? Może najpierw wytłumacz się z blacklistowania tego słowa hipokryto, zanim coś mi zarzucisz. Jesteś serio, Konop, niesamowity. Ale kurwa tajemnicę odkryłeś. Tak, prowadzę live'y i jak czat czymś spamuje, to czasem to blacklistuje. Ale czy ja to w ogóle ukrywałem? No trudno, to wrzucę to na blacklistę. Jeżeli ten film przygotowywałeś od kilku miesięcy, to powiedz mi, czemu nie pokazałeś wszystkich słów, jakie blacklistowałem? I zobacz, jeden dzień po twoim filmie potrafiłem wyjaśnić blacklistowanie każdego słowa. Pod filmem Zebo masz wszystko wyjaśnione. Natomiast ty za cholerę nie potrafisz przyznać się, dlaczego cenzurujesz Rewo u siebie na kanale. Nie potrafisz tego wytłumaczyć od kilku miesięcy. Chcesz, żebym tłumaczył się z blacklistowania słowa Rewo, do czego za chwilkę się odniosę? Jeszcze sprawa z Rewo. Chuj tam, nie ma już czasu. Jeszcze miałem się odnieść do blacklisty twojej ksywki, więc sytuacja wyglądała... Zachowujesz się jak pajac. To może kurwa najpierw spójrz w lustro. No patrzę w lustro i widzę gościa, który bez problemu potrafi wytłumaczyć swoje zachowanie. Natomiast gdy patrzę na ciebie, widzę chłopca, który nie potrafi się do niczego przyznać. Jeszcze miałem się odnieść do blacklisty twojej ksywki, więc działałem w dobrym celu.
Jak wiecie, Konop wypisywał do wielu influencerów, z którymi miałem dramy. Liczył na to, że poratują go jakimiś brudami na mój temat. Między innymi napisał do Danego, ale Dany go pogonił. Jak wspominasz tamten okres pod względem twojego stanu psychicznego? Źle się czułem, ale na pewno nie gorzej niż Leksiu po twojej dramie. Konopski tak się zdenerwował tym, że zakopaliśmy z Danym topór wojenny, że postanowił obsmarować mu tyłek w filmie o mnie. Nie potrafię też zrozumieć, czemu Dany wysłał ci moją prywatną wiadomość. Boże, czy ty to widzisz? Konop, który masowo udostępniał prywatne rozmowy Leksia z Tindera, teraz nagle wypomina Dany udostępnianie prywatnej rozmowy. Brak mi już na ciebie słów, dzbanie. Ale Konop nie byłby sobą, gdyby śruby nie dokręcił. Jak wiecie, Dany jest odpowiedzialny za płatki Yammers. Niestety Konopski też to wie. Jeśli Dany faktycznie żywi do mnie urazę za to, że zrobiłem swój film o Leksiu, to nawet rozumiem, że ma w tym swój interes, aby mnie dokopać. Konopski kilka dni temu zapodał super newsa. Robaki w Yammers. W pewnym momencie uznał, że to chyba zbyt mało i po kilku godzinach wrzucił tę informację na miniaturę. Plus dał jako główny tytuł odcinka. Ale na tym nie skończył. W odcinku podał newsa, że w płatkach Yammers są kurwa kamienie. Ktoś w ogóle napisał, że znalazł w tych płatkach kamień. Źródło informacji? Losowy komentarz z TikToka. Kumacie? Z konta, które nie ma nawet żadnego filmu. Konopski, król researchu. Kurwa ja pierdolę, jakich my czasów dożyliśmy. Oskarżamy markę na podstawie losowego komentarza z TikToka. Człowieku, pomyśl jak ty się poczujesz, gdy na przykład Gimper zrobi newsa, że twoje ubrania przychodzą oszczane, bo jakieś dziecko tak napisze na TikToku w komentarzu? Ale mnie ta taktyka Konopa wcale nie zaskakuje. Konop uwielbia atakować osoby, które nie klepią go po pleckach. Dany nie dał brudów na Wardęgę? No to robimy newsa, że ma robaki i kamienie w płatkach. Rewo nie chwali researchu? No to nazwijmy go przydupasem. Z każdym filmem tylko udowadniasz, że jednak pucujesz. Czy inaczej było ze mną? Skąd w ogóle wzięła się ta drama? Czy to nie dlatego, że udowodniłem, że pomówiłeś Leksia? Czy nie miałem racji? Tak się wtedy zesrałeś, że zapowiedziałeś na mnie film z brudami, bo miałem czelność cię skrytykować. Będzie odpowiedź na filmy Wardęgi i pokażę wam jeszcze kilka ciekawych faktów na jego temat, które zbierałem przez ostatni rok. Zrobienie tego wybitnego dzieła zajęło ci kilka miesięcy. I wiesz co? Zajebiście się zawiodłem. Co ty w ogóle za brudy znalazłeś? Że 11 lat temu wziąłem pomysł na film od Remiego? Że 8 lat temu miałem pomarańczowe bluzy? Że moja dziewczyna reklamuje leginsy firmy, która miała 3 lata temu opóźnienia w dostawie? To są te moje grzechy? Będzie surowa kara za to wyciągnięta. Chcesz mi powiedzieć, że od kilku lat jestem całkowicie czysty, dlatego musiałeś cofać się tyle lat wstecz? Odbieram to jako komplement. Podsumowując, Konopski w swoim materiale wygadał tyle bzdur, że będę na pozostałe odpowiadał jeszcze podczas transmisji live, żeby Wataha też miała z tego dodatkową rozrywkę. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści Wataha nie gryzie, Wataha pożera. O mój Boże. Utevores ksa.